Jej! Sąsiad wyłączył kosiarkę, można nagrywać. Witam Was serdecznie, moi kochani, w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o tym, dlaczego filmu tego miało nie być, a to za sprawą kremu, który poparzył mi skórę, jak sam temat na to wskazuje. Tak, wiem, nie wyglądam teraz, jakbym miała poparzoną twarz. Natomiast mój dekolt już mówi troszeczkę coś innego, a ja chcę Wam wytłumaczyć to, co się w ogóle wydarzyło. Jak wiecie, w ostatnim czasie przebywałam na urlopie i było to za granicą, w powiedzmy sobie ciepłych krajach, gdzie człowiek bardzo chętnie wystawia się na kąpiele słoneczne, a co mądrzejszy, troszeczkę bardziej dba o skórę, którą wystawia na słońce. Jak wiecie, po filmie, który Wam pokazywałam, zanim jechałam na wakacje, a raczej widziałyście już go podczas tego, kiedy ja byłam na wakacjach, to wiecie, że ja bardzo zwracam uwagę na pielęgnację skóry, szczególnie właśnie narażając się na kąpiele słoneczne. I jeżeli miałyście okazję widzieć tamten film o tym, co zabieram ze sobą na wakacje, to mogłyście wiedzieć, że zabieram ze sobą kremy z filtrami. A to dlatego właśnie, że jest to część pielęgnacji skóry mojej podczas kąpieli słonecznej. Nie wiem, jak bardzo zawile ta historia i absurdalnie będzie dla Was brzmieć, ale na wstępie pragnę Wam powiedzieć, iż należę do osób, które bardzo zwracają uwagę na to, aby dbać o odpowiednią ochronę dla swojej skóry. Nie należę do tych, którzy pragną się opalić w jak najkrótszym czasie i wyglądać jak heban tylko po to, żeby wszyscy widzieli, że byliśmy na wakacjach, więc zdecydowanie nie należę do osób tych, które w imię tego, aby nabyć szybkiej opalenizny, nie będą się smarować żadnymi kremami z filtrami, wręcz przeciwnie, wezmą olej słonecznikowy, kujawski i jakikolwiek inny, się nim wysmarują, żeby być jak najszybciej opalonym. Nie. Wracając do mojej historii, jakże bardzo przykrej i zawiłej. Wy teraz tego nie widzicie, ale za chwileczkę Wam gdzieś może pokażę zdjęcia i będziecie widzieć, że to, co się dzieje na mojej twarzy, nie należy do największej dramy, jaką można przeżywać. Zdecydowanie ja w swoim życiu, odbywając kąpiele słoneczne, zwykle jedynym skutkiem takim, powiedzmy sobie, ubocznym, a raczej całkowicie naturalnym, było to, że gdzieś tam łuszczyła mi się delikatnie skóra, schodziła, czasami nawet jak byłam dzieckiem, schodziła mi płatami. Tak czy siak, zawsze gdzieś tam to było takie totalne maksimum, które się u mnie działo i nie było nic poważniejszego. Natomiast teraz, powróciwszy z wakacji, a w zasadzie zaobserwowałam już to na wakacjach, pojawiły mi się szczególnie właśnie na przedramionach i na tyle ramion, pojawiły mi się na tyle przedramion, pojawiły mi się takie dziwne plamy, które wyglądały jak taka mega wysuszona skóra. Nie wiedziałam, z czego to się wzięło, ale zauważyłam, że jak przestałam się kąpać w morzu, które było niezwykle słone, i przeniosłam się na basen, to te moje takie mega suche placki zaczęły jakby łagodnieć, oprócz tego oczywiście je odpowiednio natłuszczałam i nie zastanawiałam się nad tym tak naprawdę, żeby unikać w tym momencie słońca. Uznałam, że wynika to z tej po prostu zasolonej mocno wody, dlatego że tak jak mówię, z kąpielami słonecznymi nie od dzisiaj mamy do czynienia i nigdy moja skóra tak nie reagowała, więc przypisałam to po prostu wyjątkowemu zasoleniu morza. No i powiem Wam, że teraz już pozostały mi tylko takie troszeczkę białe ślady, takie jakby po tym, kiedy schodzi skóra, ale ogólnie jakoś w miarę te ręce wróciły do normy. Natomiast po powrocie do kraju, co mi się pojawiło, to to, że pojawiły mi się tutaj strasznie takie plamy na dekolcie, jak możecie widzieć na zdjęciach, które wyglądały po prostu tak, jakbym się oblała co najmniej szklanką wrzątku. I bardzo mnie to zaniepokoiło. Na początku nie chciałam panikować, uznałam, że jest to pewnie wynikiem jakiejś reakcji nadmiernego słońca. No, czasami się tak zdarza, pierwszy raz w życiu czasami trzeba mieć alergię. Więc uznałam, że no, dopóki mnie to nie będzie swędziało, nie będzie mi to przeszkadzało, to po prostu będę to porządnie natłuszczała i pewnie tak do tygodnia samo zniknie. No ale byłam już parę dni w domu i to nie znikało, wręcz się nasilało. Dlatego też postanowiłam skontaktować się z jakimś dobrym lekarzem, dermatologiem. No i po researchu w internetach znalazłam poradnię skórno-wenerologiczną w swoim mieście i tam właśnie udałam się, żeby jak najszybciej w trybie pilnym dostać się do lekarza, który mógłby ten przypadek mój skonsultować. I w międzyczasie, kiedy właśnie pojawiło mi się to oparzenie, które mogliście widzieć na zdjęciach, na moim dekolcie i powyżej, to również zaczęły mi się dziać trochę dziwne rzeczy na mojej twarzy, które mi się nigdy nie działy. A właśnie polegały one na tym, że tutaj w okolicach nosa i ust zaczęła mi się robić taka skorupa na twarzy,
która nawet podczas peelingowania niestety nie schodziła. No i teraz jest efekt taki, że mam strasznie ściągniętą skórę tylko i wyłącznie tak naprawdę tutaj w okolicach brody i pojawiają się takie suche skórki, które wyglądają okropnie, ale są do przeżycia. No i jeszcze oprócz tego ogólnie skóra ta jest mega, 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 mega wysuszona i wygląda to tak, jakby również miała się łuszczyć w taki dość dziwny, nietypowy, przynajmniej nieznany mi dotychczas sposób. I teraz puenta tej historii. Co powiedziała pani doktor, bo na pewno każdy jest bardzo ciekawy, żeby nie było, że ja tu opowiadam jakieś, rozumiecie, swoje historie z kapelusza wyciągnięte, to chcę wam powiedzieć, jak ta sytuacja wyglądała z perspektywy lekarza. Ja oczywiście sobie to przypisałam kąpielom słonecznym i niewiele się pomyliłam, ale lekarz zapytał mnie szczegółowo, przeprowadzając ze mną wywiad, jakich kremów ochronnych używałam. I tutaj nie mam zamiaru wam wspominać o firmie, ponieważ to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, tutaj nie firma jest temu winna. A winny jest temu brak wiedzy, tak moi drodzy. Jesteśmy wyedukowani przez internet, przez gazety i przez różne inne mądre osoby, książki itp., że jak się wystawiamy na promienie słoneczne, to powinniśmy używać w pierwsze dni jak najwyższego filtra ochronnego. Czyż nie? Oczywiście, że tak jest. Każdy z nas to wie, każdy z nas jest tak mu wbijane do mózgu. Tak mu jest wbijane do mózgu, że w pierwsze dni powinno się używać jak największych filtrów ochronnych, tak aby, wiadomo, uniknąć tego pierwszego zderzenia z takim słońcem, z którym nie mamy do czynienia zazwyczaj na co dzień, aby właśnie uchronić swoją skórę przed takim nadmiernym spaleniem się, tudzież uszkodzeniem skóry, tudzież jakimiś złymi promieniami słonecznymi, które nie są wyselekcjonowane. Ja również należałam do osób wyedukowanych przez internety i inne różne mądre artykuły, książki itp., że powinno się właśnie tak robić. I ja również też tak zrobiłam, więc te elementy mojego ciała, które znam, że ulegają pierwsze takiemu przypieczeniu przez słońce, postanowiłam potraktować właśnie takim kremem z wyjątkowo wysokim filtrem ochronnym, czyli SPF 50. I posmarowałam tak właśnie swój dekolt oraz swoją twarz, aby uniknąć właśnie tak owego nadmiernego udziału słońca na mojej skórze. I nie byłoby w tym nic złego, ja również w tym nic złego nie widziałam tak naprawdę przez cały mój urlop, ponieważ te elementy były spoko, nic się z nimi nie stało. Ani razu nie byłam czerwona, ani razu nie byłam przypieczona, ani razu mi nie schodziła skóra aż do dziś. Więc uznałam, że mój sposób opalania się jest cool. Ale co się okazało, jak wróciłam, właśnie pojawiły mi się te moje nieprzyjemności, o których wam wspomniałam. I lekarz, tak jak wspomniałam wcześniej, po wywiadzie szczegółowym i po tym, kiedy udzieliłam informacji o tym, jakich filtrów używałam szczegółowo, w jakie dni i tak dalej, jak to wyglądało, to lekarka mi powiedziała tak. Była to starsza pani doktor z doświadczeniem, polecona. Powiedziała tak, że ogólnie jest to największa bzdura tak naprawdę, jeżeli chodzi o SPF 50, ponieważ nie powinno się używać tak wysokich filtrów ochronnych, gdyż one działają w swoim niewidzialnym dla nas działaniu, tak? Iż powlekają skórę niejako taką folią ochronną, czymś na kształt folii spożywczej, która powoduje, że jeżeli ma do czynienia później nasze ciało posmarowane tym filtrem ze słońcem, tak jak to ma swój cel działania, tak, że się smarujemy, potem się opalamy, to w efekcie końcowym działa to na naszą skórę tak, jakbyśmy się owinęli folią spożywczą, a następnie wystawili na słońce. Czyli po prostu wygląda to tak, jakbyśmy najzwyczajniej w świecie sobie oparzyli skórę. I to, co ja mam, a raczej miałam, a teraz mam już pozostałości, to się nazywa pokrzywka, to się nazywa uczulenie na słońce, które może wystąpić nawet 2 tygodnie po styczności z takim nadmiernym, może nawet nie nadmiernym promieniowaniem, ale z promieniowaniem połączonym właśnie z SPF 50. I co jest najlepszym dowodem na to, że tutaj diagnoza pani doktor była słuszna, to to, że ja reszty mojego ciała nie smarowałam tym filtrem ochronnym 50, więc w ogóle jestem bardzo ładnie opalona, bardzo równomiernie pani doktor powiedziała, że jest to zdrowa opalenizna i że zwykle ludzie właśnie przesadzają i wygląda to źle, a u mnie, że wygląda to dobrze. Powiedziała, że widać, że reszta ciała jest traktowana odpowiednimi filtrami i że tak powinno się robić zawsze, nawet z tymi częściami twarzy, które są narażone na szczególne promieniowanie słoneczne, takimi jak właśnie twarz czy dekolt lub to, co kto uważa, że ma szczególnie wystawione na promieniowanie słoneczne. Powiedziała, że maksymalnie nos można potraktować 50, natomiast aby nigdy więcej nie traktować ciała, nawet twarzy, ani dekoltu, ani żadnej innej partii twarzy, właśnie tym SPF 50. Powiedziała, że maksymalne filtry to filtr 20-25, to jest max i to w dodatku tylko przez pierwsze 3 dni, a następnie powinno się używać, uwaga, uwaga, to wszystkich zaskoczę, 6 i 8,
Tak, i wtedy można uzyskać zdrową opaleniznę i być ochronionym przed promieniowaniem słonecznym. I oprócz tego ja również dostałam, oprócz wskazań i takich porad, dostałam również leki. Mogę Wam wspomnieć o tym, jakie to są leki, ale oczywiście są to leki, które przepisuje lekarz, więc tutaj chciałabym, aby nie było to odebrane jako moja jakaś porada medyczna. Więc dostałam leki w tabletkach, które się rozpuszczają w jamie ustnej, które się nazywają Hitaxa, oraz dostałam dwie maści, których zawiłość nas nie pozwala mi na ich przytoczenie, ale jedna ma nazwę na E, a druga na P. Więc jeżeli chcecie, mogę Wam umieścić w opisie, ale nie wiem, czy to się komukolwiek przyda, bo jak wiemy, to lekarze, każdy przepisuje coś innego, a ja tutaj akurat dostałam takie wskazania. No i tutaj to jest taka moja historia o tym, jak się może troszeczkę zmienić wiedza na temat SPF-ów dotyczących ochrony ciała, faktorów ochronnych w balsamach i w różnych innych kremach. Mój się pogląd zmienił totalnie i ja powiem Wam, że tutaj to jest też taka nauczka trochę dla mnie, ponieważ ja tak naprawdę, szczerze, nigdy wcześniej nie stosowałam filtrów 50, zawsze stosowałam niższe, teraz mnie podkusiło, żeby zastosować wyższe właśnie po to, żeby uniknąć ewentualnych jakichś nieprzyjemności, szczególnie właśnie chciałam oszczędzić moją twarz, a jak się okazało, zadziałało to wprost odwrotnie. I tutaj mówię, ten film nie ma żadnej puenty takiej typu, że ja coś Wam radzę, odradzam czy coś. To jest historia o tym, jak ja poparzyłam swoją skórę, tak naprawdę bazując na wiedzy z internetu i z książek i z gazet dotyczącej właśnie działania faktorów ochronnych. I ja się z tego nauczyłam, tylko tego, że nie ma co tak do końca się tym sugerować, warto zawsze jednak zasięgnąć porady kogoś, kto jest specjalistą, czyli w tym przypadku jak ja, dermatologa, wenerologa, który jest specjalistą od chorób skóry i który się zna na takich właśnie różnych rzeczach, nawet takich pierdołach tak naprawdę jak filtry ochronne. Warto się skonsultować z lekarzem. Ja popełniłam ten błąd, że nie skonsultowałam się przed, tylko dopiero po, kiedy już coś się u mnie pojawiło. Więc taka jest moja historia i dlatego między innymi miało nie być tego filmu, dlatego że ja nic od paru dni nie nakładam na tą twarz, oprócz tych wszystkich moich maści, którymi po prostu się smaruję i wyglądam jak świecące się kule dyskotekowe. Tak, no ale generalnie taka jest moja historia, tyle chciałam Wam powiedzieć. Mówię, nie będę tutaj Wam nic doradzała ani odradzała, po prostu wyciągniecie swoje wnioski z mojej historii i albo przestaniecie używać tych filtrów 50 i zaczniecie się smarować 25, tylko bardziej częstotliwie, z większą częstotliwością, bo tak mi właśnie doradzono, albo po prostu będziecie się dalej smarować 50 i zanosić moduły, aby takie coś jak mi Wam się nie przydarzyło. Chciałam Wam tu jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy dotyczącej tego, jak te filtry mają się do skóry dzieci, bo ja ogólnie od dziecka zawsze byłam smarowana przez mamę, jak jeździliśmy na wakacje, kremami z filtrem ochronnym 25, to było max i zawsze byliśmy właśnie ładnie opaleni, byliśmy opaleni na brązowo, nigdy nie byliśmy spieczeni, czerwoni, ani nic z tych rzeczy. Nie było to, nie wspominam swojej opalenizny za dziecka jako bolesnej, jak w jakiś sposób, nie wiem, takiej ogorzałej skóry czerwonej, wiecie, takiej poparzonej po prostu, nie, nic z tych rzeczy. I ja na tej podstawie śmiem tutaj wyrazić swój punkt widzenia w tym temacie, aby właśnie również też nie przesadzać i dzieci też nie smarować 50, ponieważ też może się to okazać zgubne w swoim działaniu i też ta skóra może być poważona, aczkolwiek wiadomo, że tyle ile ludzi, tyle doświadczeń, przypadków i opinii, więc może tak też nie być i nie mówię, że to się zdarza w każdym przypadku, bo osobiście mam koleżankę, która smaruje swoje dziecko 50 i po prostu nie ma takich działań ubocznych, więc mówię, nie w każdym przypadku tak się stanie, ale akurat ja nigdy nie miałam problemów z alergiami, z oparzeniami, ani z innymi takimi dziwnymi przypadkami skórnymi. A to się okazało teraz, kiedy zastosowałam pierwszy raz tak naprawdę filtr z filtrem ochronnym 50. Okazało się, że mam taką, a nie inną, moją tutaj działalność na skórze w postaci oparzenia, nie wiem jak to nazwać. Efekt po prostu taki uboczny i tutaj, tak jak mówię, po konsultacji z lekarzem mogę powiedzieć śmiało i zwalić to na to, że właśnie jest to efekt działania filtra 50, który działa na naszą skórę jak właśnie folia spożywcza, po prostu w taki sposób ochronny. Też zapycha strasznie skórę, więc ma mnóstwo różnych innych skutków ubocznych i dlatego ja od dziś po następne moje
kąpiele słoneczne, nie będę używać takich filtrów i to jest koniec mojej historii, także koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli ta historia okazała się dla Was przydatna, a ja muszę kończyć, ponieważ znowu sąsiad włącza kosiarkę. Pa!